Wolność czytania jest coroczną akcją promującą czytelnictwo. W ramach akcji w Chorzowskim Centrum Kultury można było uczestniczyć w spotkaniach z żywą książką. Głównie chodzi o to, że w żywej bibliotece wypożycza się książki tak jak w tradycyjnej bibliotece. Z tą różnicą, że taką książką nie jest papierowa książka, tylko człowiek. Ludzie z różnych mniejszości społecznych, które spotkają się z uprzedzeniami. Takimi żywymi książkami są na przykład osoby LGBT, są osoby z innych krajów, które też się spotykają z różnymi uprzedzeniami. Spotkania miały na celu szerzenie tolerancji. Mają różne pytania o islam, o dżihad, o małżeństwo w islamie, jak rodzinę w islamie. To jest naprawdę bardzo spotkałem mądry ludzi, młodzież i kulturalne, i bardzo ładne słowa i bardzo mądre pytania, a my staram się, jeśli my tę sprawę do końca. Od kilku lat jestem tatą, który sam wychowuje 9-letniego syna. Z racji tego, że jest to dosyć rzadkie u nas, że tak powiem, w kraju, więc tym bardziej cieszę się, że mogę być tutaj zaproszony, mogę tutaj gościć i opowiadać, jak to jest. I trochę łamać te stereotypy, że panowie sobie nie dają radę. Ja ten stereotyp łamię, natomiast jest to bardzo, bardzo trudne. W ramach wolności czytania na ulicy Jagiellońskiej odbył się kiermasz książek. Mamy jak co roku od paru lat wolność czytania, gdzie chorzowianie mogą sobie wybierać książeczki za darmo. Książki zostają do nas dostarczane też przez mieszkańców Chorzowa przez cały rok i w ostatnim miesiącu jeszcze możemy te książki zostawiać też w HC-ku, w domach kultury, muzeum. No chodzi o to, żeby popularyzować czytelnictwo. No mamy nadzieję, że te książki, które są dzisiaj zabierane, będą przez ludzi czytane i przynoszą je, bo jest część takich ludzi, że przynosi je w przyszłym roku znowu i na tej zasadzie. Wymieniają sobie ludzie książki między sobą, o tak. W tym roku zebrano 13 tysięcy książek. W akcję włączył się Miejski Dom Kultury Batory, który stworzył specjalną strefę dla dzieci. Jak co roku dołączyliśmy do akcji Wolność Czytania. W tym roku przygotowaliśmy głównie dla młodszych uczestników wydarzenia malowanie toreb z szablonów gotowych postaci z Kubusia Puchatka. Bo jesteśmy teraz w Stumilowym Lesie. Akcja ma związek z literaturą dla dzieci, dla dorosłych, ogólnie z promocją czytelnictwa. No i jak wiemy, Kubuś Puchatek jest jedną z ulubionych postaci dziecięcej literatury. Wolność czytania zakończył rajd bibliotekarzy.